Za kilka godzin zakończy się 2023 rok, ale zobaczmy jeszcze na sam koniec, jak powstaje Warszawa Zachodnia. Trochę się zmieniło, jak zawsze. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, Czesiem Znosz i zapraszam Was teraz na ostatni film z 2023 roku na kanale Awizonosz. I tutaj jesteśmy nad Warszawą Ochota i co ciekawe, w tym miejscu kiedyś na przystanki tramwajowe były wyjścia z WKT-ki, z przejścia podziemnego. Oczywiście teraz to przejście podziemne jest już nieczynne i wyłączone w związku z tym, jakim jest stanie wiadukt, ale warto pamiętać o tym, że kiedyś trochę to inaczej wyglądało. Tymczasem lecimy sobie nad Warszawą Główną do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do Warszawy Zachodniej. Chyba nie myśleliście, że nie zrobię jeszcze filmu na sam koniec nawet roku z Warszawy Zachodniej. Zawsze raz w miesiącu musi się pojawić taki film, więc nawet jeżeli tam już pewnie się bawicie, to jak coś możecie sobie obejrzeć, jak to wyglądało jeszcze ostatniego dnia roku. I faktycznie na budowie już była impreza, bo zwróćcie uwagę, że nie zobaczycie tej żywej duszy. Ja to mówię całkowicie nieironicznie, dlatego też mogłem trochę bliżej, niżej latać i trochę więc zrobić więcej ciekawych ujęć, może nie aż tak odjechanych jak z Zakopanego dzisiaj, które widzieliście, ale na pewno trochę bardziej odważne niż zazwyczaj nagrywam. Chociaż na zachodniej zawsze jest odważnie. Ale dobra, w dzisiejszym filmie opowiem Wam o wszystkim co zawsze, o torowisku, o tym co się tutaj dzieje, zobaczymy sobie nowe perony jak tam powstają i do wszystkiego coś jak zawsze macie oczywiście rozdziały. Zaczynając od tego co się dzieje w tym miejscu, czyli nowa hala dworcowa przy ulicy Tunelowej. Jest już całkowicie z szybami nowymi, czyli jest oszklona całkowicie od tej strony. No prawie całkowicie. W niektórych miejscach jeszcze widzimy faktycznie, że jeszcze szyby nie zostały wstawione, natomiast zadaszenie tutaj jest mniej więcej całkowicie gotowe. Je już faktycznie nawet w ciągu dnia świeci, chociaż oświetlenie na zachodnie się włącza trochę wcześniej niż faktycznie jest ciemno. No i tutaj z kolei z drugiej strony możemy zobaczyć, że już się pojawiają nowe daszki do schodów, do klatek schodowych, które będą odprowadzić w przyszłości na poziom minus 2 do przystanku tramwajowego, a na razie tylko i wyłącznie do przejścia podziemnego i też są dwie windy. Dwie windy są dlatego właśnie, bo są dwa przystanki tramwajowe. Jeden przystanek tramwajowy po jednej stronie, drugi po drugiej stronie, jeden w kierunku czy to w kierunku Szpitala Wolskiego, czy w kierunku Alei Jerozolimskiej, natomiast drugi przystanek będzie w kierunku Bemowa, więc faktycznie tutaj dwa przystanki będą powstawać później, ale już faktycznie, jeżeli chodzi o infrastrukturę w postaci wind czy klatek schodowych, no już mniej więcej wszystko będzie gotowe, choć nic nie zjedziemy tam na dół, bo windy będą jeszcze zaślepione, będzie tam po prostu taki poziom, gdzie nie będzie dało się zjechać, to będzie musiało być jeszcze wybudowane i przebudowane, żeby tam windy faktycznie zjechały, ale sam szyb windowy już będzie na sam poziom minus 2, natomiast tutaj z kolei z peronu 8 mamy te przejście tymczasowe, tutaj jest do peronu 9. Z tego przejścia można korzystać. Też na peronie 8 już aktualnie działa winda. Miałem okazję dzisiaj przejechać, pojechałem nią w górę, w dół. Jest też tutaj w niej trochę cieplej. Znaczy nie jest to tak ciepła winda jak w Zakopanem, która jest na P plus R, no ale na pewno jest o wiele lepiej i cieplej niż na dworze. Z kolei z tej strony możemy zobaczyć, że wiata już tutaj całkowicie ładnie stoi. Już tego nie ma namiotu, od którego się właśnie wchodzi tędy. Wychodzi się z Budi Meleksu, no albo faktycznie się idzie w kierunku peronu 8. No i tutaj możemy zobaczyć też peron 9, tak? Na peronie 9 klatka schodowa jest funkcjonująca. Z kolei winda jest już prawie całkowicie gotowa, wykończona, ale jeszcze nie oddana do użytku i schody ruchome tak samo jeszcze nie są oddane do użytku. Schody ruchome są tam dalej właśnie przesunięte. Tu z kolei te dwie wiaty w kierunku alei, czy w kierunku Prymasa Tysiąclecia też już są całkiem ładnie zrealizowane. Winda też, ale jeszcze one też nie funkcjonują. I tutaj tak mogę powiedzieć, że no te windy przy peronie 9 będą raczej oddawane do użytku
późno. W sensie raczej niespieszne aktualnie, żeby faktycznie je szybko oddać do użytku, nawet jeżeli tam już de facto chyba prawie wszystko jest już gotowe. Przejdźmy się teraz z góry, z lotu ptaka, aby zobaczyć, jak tutaj to wszystko wygląda. Jak widzicie, dach jest, jest. Ładnie się to prezentuje, ładnie się prezentuje. Więc faktycznie te panele fotowoltaiczne są. Nie powiem wam, czy one już działają, czy one faktycznie już zbierają prąd, ale są zrealizowane. Na pewno nie mają systemu odladzania włączonego, choć jest w nich zainstalowany. Tak samo jeżeli chodzi o te przezroczyste panele fotowoltaiczne, bo na tych szybach też są panele fotowoltaiczne. No i tutaj z kolei możemy zobaczyć, że nakładkę też się wchodzi przez stary peron pierwszy WKD, czyli przez drugą klatkę schodową, przez drugie schody, a ostatnie schody są przewidziane dla pracowników budowy. No i tutaj lecąc dalej możemy zobaczyć jeszcze aleje zaimskie, które nie są rozkopane, ale najprawdopodobniej do końca tego 2024 roku już będą rozkopane w związku z budową tunelu tramwajowego. A teraz ciekawostka. Proszę bardzo, oto dworzec autobusowy. I dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia też jest nowoczesny, proszę bardzo. Panele fotowoltaiczne pojawiły się na samym dachu, więc nie opowiecie mi teraz, że hostel zachodni wygląda strategicznie, że nie jest nowoczesny, że oni nie inwestują w przyszłość. Wręcz przeciwnie. Jak widzicie, panele fotowoltaiczne zostały zainstalowane. Nie powiem wam, kiedy one się tutaj pojawiły, ale na pewno nie są tutaj jakoś... Inaczej, pojawiły się w przeciągu ostatnich miesięcy, z tego co mi się wydaje. Nie wiem, czy teraz w ostatnich dniach. Natomiast jak widać, coś się zmienia. Odpowiadając na wasze pytania, tutaj będzie przystanek tramwajowy, więc w tym miejscu teraz trwają prace przy wykopie przystanku tramwajowego, który będzie na poziomie minus 2. Natomiast odpowiadając na wasze drugie pytanie, co z dworcem autobusowym, no to on będzie przeniesiony. W sensie budynek stary będzie pozostały na razie, tak jak stoi. Ma być wybudowany drugi budynek dworca autobusowego z oczywiście hotelem i z halą dworcową i on będzie bliżej właśnie tego przystanku tramwajowego. Po prawej stronie na tym parkingu będzie się znajdować i jak będzie wybudowany nowy budynek, stary zostanie wyburzone i w miejscu z tego mają powstać podziemne perony autobusowe. Kiedy to będzie zrealizowane? Kiedy PKS Warszawa, czyli Polonus, będzie mieć na to fundusze? Aktualnie nic na ten temat nie wiadomo, ale wiemy, że planują, jakieś tam prace są realizowane, ale tak trochę nie mrawo i zbytnio się nic nie dzieje. No a w terenie zupełnie się nic nie dzieje, więc nie spodziewajcie się, że to będzie zrealizowane. No w tym roku na pewno nic się nie rozpocznie. O, może tak uprzedzając wasze pytania, nic się nie rozpocznie w tym roku, jeżeli chodzi o przebudowę Warszawy Zachodniej, jeżeli chodzi o dworzec autobusowy. Tymczasem tutaj widzimy elementy nowego dachu, proszę bardzo, i zaraz sobie obejrzymy dokładnie z bliska, jak wygląda nowy dach. Ale zanim do tego przejdziemy, mam dla was takie trochę przesłanie ode mnie z ciekawostką, o której mogliście jeszcze nie wiedzieć, bo w sumie właśnie jej was o tym informuję w tym filmie. Czas na nowości w 2024 roku. A jedną z nich jest to, że kanał Avizonosz ma teraz partnera. Tym partnerem zostało Koleo. I dzięki Koleo już miałem okazję pojechać do Zakopanego czy Łodzi bez płacenia za bilety kolejowe. I tak teraz będzie na najbliższy rok. Więc piszcie w komentarzach, jakie miasta warto odwiedzić i gdzie pojawię się w kolejnym okiem Avizonosza i które miasto może będę nagrywać tak samo jak łódzką średnicę co 2 bądź co 3 miesiące cyklicznie. Piszcie w komentarzach i piszcie, co chcielibyście zobaczyć w ramach naszej współpracy. Tymczasem lecimy dalej, bo dużo ciekawych inwestycji i miejsc jest do zobaczenia z całej Polski. Ale zanim z całej Polski, może skończmy film z Warszawy Zachodniej, a właściwie skończmy ten rok, bo tutaj jeszcze dużo zobaczymy. Po pierwsze nowy dach, jak widzicie on tutaj już powstaje, on powstaje zarówno nad peronem drugim, trzecim, jak i również nad peronem pierwszym, więc to faktycznie jest realizowane. Dalej co możemy zobaczyć, to to, że Y i X już tutaj leżą na fundamentach nowego przejścia podziemnego, tutaj już faktycznie powstaje stop, a następnie metodą podstopową będzie on wykopywany, tak samo jak jest realizowane metro Karolin, który teraz powstaje, o którym mieliście ostatnio film. No i tutaj z kolei widzimy już dwa perony, peron drugi teraz widzimy i kawałek dalej, za chwilę zanim zobaczymy peron trzeci. No te perony mają już po części nawet płytę peronową, oczywiście one nie są całkowite, jeżeli chodzi o długość. Małe daszki są tutaj już zrealizowane mniej więcej w 100%, pomijając połączenie oczywiście z dużym dachem. Są nawet przestrzenie te, które będą chronić przed wiatrem, więc to już jest na miejscu. No i tutaj na peronie trzecim, który teraz lecimy, no de facto jest prawie całkowicie gotowa płyta peronowa, oczywiście pomijając wszelkie okablowania, które wyglądają trochę jakbyśmy oglądali, nie wiem, jakieś The Last of Us, czy coś, trochę te kable wszystkie wychodzą, żadnego żywego człowieka tutaj nie ma w okolicy, więc no, takie trochę post-apo wygląda. No dobra, lecimy sobie dalej, lecimy, tutaj elementy nowego dachu leżą, a tu są tory WKD-ki. No tory WKD-ki oczywiście są teraz wyłączone na tym odcinku, bo pociągi nie jeżdżą do Warszawa Śródmieście WKD, ale prezes WKD mówił mi i zapewniał, że raczej jest dobry progres, jeżeli chodzi o zaawansowanie, że wszystko jest robione z
zgodnie z harmonogramem, jeżeli chodzi o budowę nowego peronu pierwszego WKD i pociągi WKD-ki mają na spokojnie wrócić do Śródmieścia, do Warszawa Śródmieście WKD, które nie jest w Śródmieściu, mają wrócić najprawdopodobniej zgodnie z planem, czyli od 1 lipca. Także trzymajmy za słowo, że tak faktycznie się wydarzy. Ja sądzę, że w te 6 miesięcy, które jeszcze jest, na spokojnie jest to do zrealizowania. Więc tutaj to, że faktycznie z peronu pierwszego najmniej widzimy, jeżeli chodzi o cokolwiek budowanie, znaczy widzimy, że tak, no, po lewej stronie widzicie, że ten dach już powstaje. Ten dach jest też trochę mniejszy nad peronem WKD-ki, no bo same WKD-ka jest mniejsza i też te tory są krótsze i nie ma też kolejnych peronów za peronem pierwszym. Więc no widać, że faktycznie to jest tutaj kolejno po kolei realizowane. No dobra, tutaj widzimy jak wyglądają te poukładane X-y, ale zetknijmy sobie może jak tam powstają windy. Oczywiście pomijając same windy, też zetkniemy co tam się dzieje ze świetlikami i z samymi zejściami na peronach, na których aktualnie jeżdżą już pociągi. To tak, tych peronów mamy trochę. Jest to peron 4, 5, 6, 7 i 8. Peron 9 nie liczy, bo nie znajduje się tutaj obok tych wszystkich peronów. Natomiast co ważne, to tak, windy już działają. Na peron 8, 7 i 6. Na peron 5 i 4 jeszcze trwają prace faktycznie przy uruchomieniu wind. Swojego, dajcie mi znać w komentarzach, czy kojarzycie jakąkolwiek inwestycję realizowaną w Polsce, gdzie by działały windy jeszcze na placu budowy, bo to jest dosyć ciekawe wydarzenie. Faktycznie windy tutaj działają, pomimo tego, że są nowe, to są na placu budowy i dlatego jeszcze nie jeżdżą też pomiędzy wszystkimi piętrami. Ja z taką sytuacją jeszcze się nie spotkałem, żeby windy w trakcie budowy działały. Raczej windy są oddawane do użytku dużo później po samej inwestycji, nie mówiąc o SIP, ale to wiadomo. W sensie systemie informacji pasażerskiej. Z kolei świetliki, jak widzicie, są już mniej więcej zainstalowane. To są te elementy przeszklone, przez które będziemy widzieć przejście podziemne chodząc po peronie. No jak widzicie, pociągi oczywiście ładnie przejeżdżają już tutaj wszędzie. Pendolino jedzie. No i dobra, zobaczmy może co się jeszcze dzieje bo tutaj już mniej więcej zobaczyliśmy, że faktycznie no powstają, tak? Na peronie drugim i trzecim widzimy przejście podziemne, które powstaje, właściwie jego strop. To zetknijmy sobie, co się dzieje na torowisku tam dalej, zachodnim. Jak widzicie, SKM-ki też jeżdżą po nowych torach i nawet tutaj SKM-ka, tego już nie widzicie w ujęciu, przejeżdża aktualnie po tymczasowym rozjeździe, bo ten rozjazd, który tam się znajduje na środku peronu czwartego, on będzie zdemontowany, bo jest tylko i wyłącznie teraz po to, żeby dało się wjechać jakkolwiek do bazy utrzymania kolei mazowieckiej, bo inaczej nie dałoby się tego zrobić, więc ten rozjazd jest tymczasowy, o nim już wam mówiłem kilka odcinków temu z Warszawy Zachodniej. Tymczasem tak się ładnie prezentuje panorama, widać to dokładnie etapowanie, widzicie ten szary pasek, szarą część z napisem Warszawa Zachodnia i białą część na dachu, no, to będzie odświeżone, spokojnie, to jeszcze będzie odświeżone przed oddaniem do użytku, żeby to wyglądało wszystko ładnie na biało. No niestety to się brudzi, tak? Biały kolor się bardzo szybko brudzi, a na kolei, biorąc pod uwagę, że jest sieć trakcyjna i ta sieć faktycznie mocno brudzi wszystko w okolicy, no to tak to wygląda. Już nie mówiąc o samych pociągach, które też oczywiście jeżdżąc tutaj też całkiem ładnie to brudzą. Z kolei tam widzieliście prace, które są realizowane nad tunelem Promacy Tysiąclecia, no i tutaj dalej widzimy, że tory WKD-ki mniej więcej są nieruszone na długim odcinku, tam WKD-ka jeździ do Reduty Ordona, natomiast tory, które są tutaj dalej pociągnięte dalej w kierunku Włoch, jak i również w kierunku Alei Zyńskich, one są całkowicie wyłączone z użytkowania i są na dłuższym odcinku rozebrane. Z kolei tutaj widzimy obiekt MZ3, czyli ten obiekt, który jest przygotowany pod kolej dużych prędkości do CPK, natomiast w tym miejscu widzimy dwa tory odstawcze, które już zostały wybudowane prawie całkowicie, bo nie ma jeszcze rozjazdu, jest drewniany tor, żeby dał się przejechać, ale te dwa tory, które widzicie teraz po lewej stronie, właśnie są torami odstawczymi stacji Warszawa Zachodnia, bardziej dla pociągów, które będą jechać od wschodu i będą kończyć bieg na zachodniej, ale są, tak? No jak coś będzie można wykorzystać. Z kolei tory kolei dużych prędkości są zakończone w tych tunelach, albo chwilę przed tunelami obiektu MZ1, więc tam aktualnie pociągi nie wiadą, tunel pod Włochami, no i tutaj Ursusem ma być realizowany za jakiś czas, dokładnie kiedy to nie wiemy, wiemy, że się aktualnie projektuje. Z kolei tutaj dużo się już nie dzieje po tej części torowiska, ale tutaj na przykład jeszcze nie ma torów na tym jednym torze, który się ciągnie do stacji Warszawa-Włochy. Jak widzicie na dole pod tym obiektem aktualnie nie ma torowiska, tory zostały rozebrane, sieć trakcyjna jest, ale nie ma szyn i nie ma podkładu, więc to jest jeden z takich nielicznych elementów, który jeszcze jest realizowany po tej stronie Warszawy Zachodniej. A dalej, no dalej to już de facto nic szczególnego, tym bardziej jak nikogo nie ma na budowie, to de facto już nic nie widać.
Ale dobra, czemu nikogo nie ma na budowie? Nikogo nie ma na budowie, bo ja ten film nagrywam 31 grudnia 2023 roku. Jest to niedziela, jest to ostatni dzień tego roku. Za chwilę Sylwester i co ja mogę wam powiedzieć? Życzę wam, żebyście jak najlepiej spędzili Sylwestra oczywiście, najlepiej hucznie imprezując, no i co ważne, żeby nowy rok 2024 był jeszcze lepszy, żeby zakończyła się przebudowa Warszawy Zachodniej, choć mi osobiście się podoba nagrywanie tej inwestycji, no i żeby coraz to więcej nowych inwestycji w waszej okolicy powstawało i poprawiało waszą dostępność do komunikacji miejskiej i ogólnie do całej infrastruktury miejskiej, która jest niezbędna do poprawnego funkcjonowania nie tylko i wyłącznie miast, ale również elementów, które są poza miastami. Na wsiach też przydałaby się dobra komunikacja miejska i tu nie mówię tylko i wyłącznie o autobusach, ale również o innych środkach transportu. Tymczasem tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają miejsca, gdzie kiedyś były tory WKD, no i tutaj jak wygląda te aktualne tymczasowe przejście. Tutaj też jest chronione przed, nie wiem co to jest za materiał, ale tutaj jest faktycznie wylane, tutaj jest jeszcze materiał, który chroni, natomiast samo to tymczasowe przejście jest po betonie, tam jest ładnie wylany beton, więc tam spokojnie, wygodnie się chodzi, jest to wszystko utwardzone, nie będziemy tutaj chodzić po błocie. Więc tutaj jest sytuacja opanowana. Tymczasem, jeżeli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam was do zostania patronami Wizjonosza. To, że aktualnie partnerem kanału jest Koleo, nie oznacza, że elementy z Patronite'a znikają. Oczywiście to dalej pozostaje i też będzie cały czas to rozwijane. No i w nowym roku zaczniemy nowy rok od tramwaju na Kasprzaka. Dalej polecimy nad Trasą Łazienkowską po stanie praskiej i kolejne inwestycje będziemy oglądać już w nowym 2024 roku. Dobrego nowego roku. Cześć!